W tym odcinku dowiesz się, jak w naturalny sposób walczyć z nadciśnieniem. Metody te mogą być cennym uzupełnieniem konwencjonalnego leczenia nadciśnienia, a co ważne, mogą przynieść trwały efekt. A oto lista czynników wymieniona w punktach. Ale ponieważ jestem lekarzem, który wspiera naturalne metody leczenia i dlatego mam podgórkę w tym kraju, oświadczam, iż jest to porada niemedyczna. Numer 1. Przestań palić papierosy. Pamiętaj, palenie tytoniu zwiększa aktywność układu współczulnego, a także zwiększa uwalnianie hormonów takich jak adrenalina, noradrenalina oraz wazopresyna. To może przyczynić się do wzrostu ciśnienia krwi. Prócz tego papierosy uszkadzają śródbłonek naczyń krwionośnych, powodują ich stan zapalny, co w konsekwencji może być przyczyną miażdżycy. Rzucenie palenia może pomóc Tobie obniżyć ciśnienie krwi przynajmniej o 5 mm supertęci. Numer 2. Magnez. Długotrwałe niedobory tego pierwiastka oraz zaburzenia jego metabolizmu są związane ze wzrostem ciśnienia krwi. Suplementacja magnezu w dziennej dawce od 230 do 460 mg może zredukować ciśnienie krwi, ale co ważne, w większości przypadków magnez zwiększa siłę leków stosowanych w leczeniu nadciśnienia. Numer 3. Pomidory. Pomidory są bogate w przeciwutleniacze, takie jak witamina E czy likopen. Te przeciwutleniacze, chroniąc nas przed wolnymi rodnikami, zmniejszają prawdopodobieństwo uszkodzenia śródbłonka i konsekwencji tego uszkodzenia. Prócz tego likopen, który jest silnym antyoksydantem, wykazuje identyczną skuteczność w leczeniu nadciśnienia jak antagoniści wapnia, czyli blokery kanału wapniowego. A blokery kanału wapniowego jest to osobna grupa leków stosowana w leczeniu nadciśnienia. Numer 4. Pomyśl o odchudzaniu. Odchudzanie jest jedną z bardzo skutecznych metod obniżania ciśnienia krwi. Zaledwie 5% utrata masy ciała w większości przypadków wiąże się z obniżeniem ciśnienia o ponad 10 mm supertęci. Jeśli utrata kilogramów będzie nie tylko wynikiem zmniejszenia podaży kalorii, ale także ćwiczeń fizycznych, to efekt w obniżaniu ciśnienia może być jeszcze silniejszy. Numer 5. Potas. Potas jest konkurentem sodu. Zmniejsza on stężenie sodu. Tym samym przyczynia się do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Spożywając pokarmy bogate w potas, możemy obniżyć ciśnienie krwi. Dobrym źródłem potasu są awokado, banany, a także warzywa liściaste. Numer 6. Czosnek. Regularne spożywanie jednego ząbka czosnku dziennie może obniżyć ciśnienie skurczowe krwi aż do 17 mm supertęci, a rozkurczowe prawie do 10. Za te właściwości odpowiedzialna jest allicyna, która zawarta jest w czosnku. Jest ona bogatym źródłem siarki. Niedobory siarki w diecie mogą być związane z pojawieniem się opornego na leczenie nadciśnienia. Numer 7 to czekolada. W 2013 roku dokonano analizy aż 13 badań naukowych, które rozwodziły się nad wpływem spożywania czekolady na ciśnienie krwi. Okazuje się, iż regularne spożywanie czekolady potrafi zmniejszyć ciśnienie tętnicze krwi aż o 5 mm supertęci. To wszystko dzięki zawartym w czekoladzie polifenolom. Oczywiście najlepsza i najzdrowsza będzie gorzka czekolada. Numer 8. Ćwiczenia fizyczne. Jest ona dużo ważniejsza niż sama intensywność ćwiczeń. Najwspanialsze jest to, że jeżeli mówimy o nadciśnieniu, ćwiczenia fizyczne mogą mieć średnie natężenie. Zatem nie musimy ćwiczyć do granic naszych wytrzymałości. Wystarczy lekki bieg lub jazda na rowerze, albo pływanie w basenie. Efekt obniżonego ciśnienia krwi utrzymuje się prawie do 24 godzin po zakończonym wysiłku fizycznym. Numer 9. Alkohol. Regularne spożywanie alkoholu może negatywnie wpływać na nasze ciśnienie krwi, choć w niewielkim stopniu. Natomiast w tym punkcie powiem o drugiej stronie medalu, o piciu czerwonego wina. Czerwone wino, a w szczególności to, które powstało z winogron, jest bogate w liczne polifenole, a najcenniejszym z nich jest resweratrol. To właśnie resweratrol pozytywnie wpływa na układ sercowo-naczyniowy. Ma zdolność do obniżania ciśnienia krwi. Prócz tego chroni śródbłonek naczyń krwionośnych, zabezpieczając nas przed rozwojem miażdżycy. Najbardziej optymalną dawką czerwonego wina dziennie jest ilość 120 ml. Numer 10 to wapń. Osoby, które chorują na nadciśnienie, bardzo często mają problemy z regulacją poziomu oraz wchłaniania wapnia. Zatem spożywanie pokarmów bogatych w wapń w ich przypadku może przyczynić się do obniżenia ciśnienia krwi. Duże ilości wapnia odnajdziemy w warzywach liściastych, w nabiale, a także w roślinach strączkowych.
W rozwoju nadciśnienia tętniczego biorą udział metale ciężkie, a głównie ołów. Przewlekłe narażenie na ołów ogranicza dostępność tlenku azotu w naczyniach krwionośnych, a tlenek azotu rozszerza naczynia krwionośne, obniżając ciśnienie krwi oraz regulując łożysko naczyniowe. Prócz tego ołów zwiększa produkcję endoteliny, a endotelina jest to aminokwas, który występuje w naszym ciele, a jego zadaniem jest zwężenie naczyń krwionośnych. Tym samym ołów, wzmagając produkcję endoteliny, będzie ponownie zwiększał ciśnienie tętnicze krwi. Ołów zwiększa produkcję prostaglandyn, które ponownie zwężają naczynia krwionośne, a w efekcie podnoszą ciśnienie krwi. Ołów zakłóca także sygnalizację wapnia w mięśniach gładkich naczyń krwionośnych. Prócz tego zmienia układ renina-angiotensyna, a także zmniejsza zależną od śródłonka wazorelaksację. Odnośnik do tego badania naukowego jak zwykle umieszczam w opisie filmu. Jeśli zatem nie poradzisz sobie z ołowiem w Twoim organizmie, a także w Twojej diecie, Twoje leczenie może być wyłącznie objawowe. To znaczy będziesz przyjmował leki lub stosował naturalne metody obniżające ciśnienie, ale metody te będą skuteczne, dopóki będziesz je stosował. Dopiero pozbycie się prawdziwego problemu będzie w stanie naprawdę wyleczyć chorobę. Pełny artykuł, w którym opisuję 20 naturalnych metod na obniżenie ciśnienia krwi, odnajdziesz na mojej stronie marekskoczylas.pl. Link do tego artykułu umieszczam także w opisie tego filmu. Jeśli chcesz się dowiedzieć, w jaki sposób usunąć ołów z Twojego organizmu oraz jak zablokować go w żywności, zapoznaj się z moją publikacją Zneutralizuj chemię spożywienia i odzyskaj zdrowie. Jej darmowy rozdział znajdziesz w linku pod tym filmem, a Państwa jak zwykle zachęcam do komentowania tego odcinka.